time moves forward and nothing changes. Cześć, ja jestem Sarge i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Max Payne 3. No i zwiedzamy sobie hotel. Zapewne spotkamy zaraz jakichś przeciwników, już tutaj kogoś słyszę. No właśnie. Okej, dawno nie walczyliśmy wręcz. Ach, cholera. Dobra, udało się. Całkiem sprawnie to poszło, ale oczywiście wrogów jest więcej. Ach, cholera. Nie widzę celownika, kurczę. Dobra, udało się. Ładne strzały w głowę. Pora zabrać, kurczę, właśnie karabin. Wow, tutaj jakiś granatnik. Ale dobra, nie jest mi potrzebny, nie będę go brać. Tu jeszcze jakiś jest rewolwer, więc też go weźmy jako drugą broń. Ale na razie będziemy sobie trzymać w takim razie karabin. O, jest złota część wyrzutni rakiet. A doczytałem też się, że po zebraniu takich części otrzymamy właśnie tą złotą broń, o której mówiłem. I z tego co wiem, to obrażenia takiej broni są o 10% większe od standardowych. Bodajże i mają chyba trochę więcej nabojów w magazynku. Także tyle z takich różnic w stosunku do normalnej broni. Okej. Tam coś jest? Chyba nie za bardzo, więc ruszajmy tędy. Wybaczcie tą ostrożność, ale naprawdę nie chcę tutaj stracić głupio życia. Okej, tam są wrogowie. I trzeba było długo czekać, żeby wyszli. Dobrze. Ach, nie tam. No i co, ty się wychylisz, czy nie za bardzo? Mógłbyś się wychylić, co? Dobrze, na razie ten padł. Teraz jeszcze drugim się trzeba zająć. No a właśnie, jeszcze tam na nas czyha. Także nie warto też tak pochopnie wychodzić z ukrycia. Bo jednak zawsze z drugiej strony też po nas może zajść. Kurczę, on jeszcze nie padł chyba. No właśnie. Dobrze, nareszcie. Jeszcze tam jest jeden. Okej. I teraz chyba dopiero możemy wyjść. A spokojnie. O cholera, jeszcze kolejni. Niech się kurczę wychyli skubany, bo na razie nie mógł go trafić. Dobra, nie za bardzo się chcesz wychylać, co? Dobra, może przejdźmy tak kawałek i tu jakoś lepiej go wychwycimy. Też nie za bardzo, kurczę, dobra. Nie ma co się cackać, trzeba przyjść tutaj. No cholera. Jeszcze skubaniec mi odjął sporo energii. Dobra, a tutaj ten karabin ile ma nabojów? Też ma całkiem... na takim samym poziomie w sumie. A cholera. Dobra. Kto tu jeszcze jest chętny na kulkę? Ojej, chyba ja. Tam już się kryje, kurczę, kolejny. Skubaniec. To było mocne. Szkoda tego jednego środka przeciwbólowego, no ale cóż. Trzeba z tym żyć. Okej, już maksymalna ilość amunicji, więc na razie mamy spokój, jeśli chodzi o to. Tutaj nie przejdziemy. Tu jest jakiś przełącznik. Otwórzmy to przejście i dopiero przejdźmy w takim razie. Domyślam się, że ktoś tu przyjdzie, co? No właśnie. O kurczę,
sporo was tutaj. Dobra, jeszcze tego. Bardzo ładnie. Leciutko się wychylił, ale tego zastrzeliliśmy. Kogo my tu jeszcze mamy? Aha, tam jest jeszcze jakiś. Kurczę. Dobra, kolejny środek przeciwbólowy odjęty, niestety. No ale cóż. Tak to jest, jak się wychodzi w taki sposób na otwartą przestrzeń. Co my teraz tutaj zrobimy w takim razie? Jeszcze tutaj się schowajmy i tamtego wyeliminujmy. O właśnie, idealnie. A i kolejny, kurczę. Dobra. Kurczę, jeszcze to nie wszyscy. Dalej jeszcze mamy jakichś przeciwników. Może tutaj się ktoś kryje, co? O, jest i część do broni. Złota część konkretnie. Dobra, tutaj nie za bardzo jest droga jakaś. Może i przejdziemy. A cholera. No właśnie, tak to jest wychodzić na takie miejsca. Okej, udało się. Mam nadzieję, że kolejny tutaj mi nie wyskoczy nagle teraz, bo chciałbym wejść na górę. Na spokojnie najpierw. Właśnie. Jeszcze może przeszukajmy tych. Zawsze to dodatkowe naboje. O, i coś do sprawdzenia. No, gdzie to było? Passos's ID card. It was no great surprise he'd made their hit list, but to discover he was really Colombian? No wonder some locals seemed to laugh at his accent. What else had he lied to me about? Okazało się, że Passos jest Kolumbijczykiem, o czym nie mówił Maxowi. De Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. No tutaj zdjęcia były Da Silvy, czyli tak jak Max, Da Silva również jest celem tutaj tych przestępców. O kurczę. Zaskoczyłeś mnie, stary, muszę to przyznać. Ale to i tak ty skończyłeś. O kurczę, ilu ich tu jest? No bez przesady, panowie. Może na ślepo trochę postrzelajmy. Cholera jasna. Sporo ich tu jest naprawdę. Dobra, kiedy przeładują, to akurat możemy wykorzystać ten czas. No i się udało na szczęście. Ale mimo wszystko odebrali sporo energii. A to już mi się nie podoba. Tutaj może coś jest, co? No, tak myślałem. Masz rację, nie będą potrzebowali. Surely nobody would notice another hole in the wall. Okej. Max coś zasugerował, żebym strzelił chyba w to. Wow. Na szczęście nic tam się nie stało. Wyskoczy ktoś, czy nie za bardzo? Musimy się teraz dostać na górę, jeśli nie słyszeliście. Dobra, ostrożnie bardzo. Wiedziałem, że to było większe niż mnie. Większe niż Broncos. Ale tylko miałem glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. No właśnie, Max tutaj powiedział, że ciągle nie ma pełnego obrazu całej sytuacji. Ufe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just have to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door.
I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. I said get... Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. No proszę, Serrano jak skończył, też jest sobie przetrzymywany. Ale puściliśmy go wolno. W ogóle ludzie tutaj byli przetrzymywani przez... Whatever hell this was, De Silva had sent me into. I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Dobra, wypuściliśmy ludzi. Teraz trzeba się zająć tym i tutaj. Zwolnienie czasu. W głowę. Drugiego też. Trzeci się kurde schował. Skubaniec. Jeszcze mnie trafił w dodatku. Cholera jasna. No dobra, trudno. Aj, kolejny. Cholera jasna. Dobra, ten padł. Jeszcze drugi. Ach, chyba straciłem kolejne, kurcze. Środki. Albo mi się tylko wydaje. Ajajajajaj, niepotrzebnie tutaj biegam tak. To było strasznie głupie z mojej strony. Dobra. Chcę ten karabin w końcu, no właśnie. Dziękuję bardzo. Ale niestety jest tylko 8 naboi, Boże. Co ja z tym zrobię w ogóle? Co my tutaj mamy w takim razie? No to dajmy pistolet. Na razie, a jeszcze zmienimy zaraz sobie broń. Okej, zdaje się, że to nie... O cholera, skąd? Tam jest. Nawet go nie zauważyłem, kurczę. Sprawdzę tą... O kurczę. No właśnie, to nie jest wcale karabin, tylko coś mocniejszego. Szybciej przeładuj to szybciej. Okej. Ale ja preferuję raczej karabin jednak. O właśnie. 180 naboi. Dopiero teraz możemy ruszać, a nie. Co my tutaj mamy? Okej, kolejni przeciwnicy. Szybko ich wyeliminujmy, zanim zdążą się rozstawić w ogóle. Kurczę, gin w końcu. Dobra, udało się. Sporo naboi przez to straciłem, ale cóż. Zaraz sobie odnowimy zapewne. Kurczę, skąd, skąd? Stamtąd teraz. Jasna cholera. Dobra. Jeszcze tam dwóch. Aj, nie zabiłem go. O, nawet trzech widzę chyba. Wychyli się któryś? O właśnie, odczekałem. Dobra. Widzicie to? Wystrzeliliśmy 10 tysięcy nabojów. To pokazuje tylko, jak wiele jest strzelania w tej grze. Tam jesteś, cholera. Zbierzmy amunicję od tych jeszcze. Zawsze się przyda. Dobra. Możemy ruszać dopiero teraz. I strasznie jestem ciekaw, co się kurczę dalej potoczy. Naprawdę teraz już siedzę. I bardzo bym chciał tutaj dotrwać do końca, dosłownie. Schowajmy się tutaj. Ach, nie chciałem się z tej strony wychylić, tylko z prawej. To było brutalne, jeszcze się nie podniosła już. Hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. No właśnie, De Silva nas tu
wyciągnął na taką rzeź, a sam sobie odjechał w kierunku zachodzącego słońca, jak to Max powiedział. O, mamy środek. I to chyba tylko jeden, więc więcej nie będzie, niestety. Trudno. Tutaj chyba nic nie ma. O, co to jest? Nie ma to jak sobie zagrać na pianinie. There it was, the soundtrack to my life. Ścieżka dźwiękowa mojego życia. And for a few seconds came harmony. Na kilka sekund przyszła harmonia. Finally. No tak, nie ma to jak w środku akcji sobie zagrać na pianinie. Humor twórców nie opuszcza, ale cóż. Czas teraz ruszać i pozawybijać kolejnych przeciwników. Boże, co on robi? The fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera, eu posso explicar tudo, tudinho! Não, não, por favor, pelo amor de Deus, por favor, não me mata! Não, não, pelo amor de Deus! E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. O, doktorek nie skończył za dobrze. Max najwyraźniej uznał, że sobie zasłużył na to. Kurczę, chyba z tego co widziałem, to on rozkładał ludzi na szczątki. Nie chciał nam nic powiedzieć, doktorek, czemu to robił i dlaczego. No więc musiał zginąć. Serrano nas tutaj wyręczył z roli egzekutora. Dziwi mnie to, że Payne puszcza właśnie wolno Serrano. No ale cóż. Może uważa, że już Serrano mu w niczym nie zagrozi. Tu jest chyba przejście jakieś. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Okej, wzięliśmy miny C4. Będziemy chyba wysadzać to miejsce. Właśnie. Jest pierwsza mina podłożona. Teraz druga. Trzeba to puścić wszystko z dymem. Dobra, gdzie my tu jeszcze mamy taki słup? Tam widzę. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else.
These vermin had gone into a place where life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from here. But then, true to form, more of the rats came out of their holes. No tak, oczywiście przeciwnicy wyszli nagle, nie wiadomo skąd. Może przyczekajmy chwilę. Też podejrzewam, że i tak będziemy musieli z nimi zawalczyć. Dobra, chyba nie będę czekał. Czas zabić to towarzystwo. Okej, okay, jeszcze tamtego. Dobra, już tylko jeden nam został. Chociaż podejrzewam, że jeszcze jakiś kolejny wyskoczy też. Żeby nie było przypadkiem za łatwo. No właśnie, już są kolejni. Dobra. Trochę mi zasłaniają te drewno. Różne przeszkody. No, ale już po wszystkim. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. No, zostawili przynajmniej otwarte przejście, więc szybko zaraz z tego skorzystamy. Najpierw jeszcze zbierzmy amunicję ewentualnie. Bo już też nie mam jakoś strasznie dużo jej. Coś by się przydało. A tutaj ile jest naboi? Aha, to jest to samo, tylko że z latarką. To chcę bez latarki może. It was time to see what VIP treatment awaited me on the penthouse floor. No dobra, i teraz możemy wyjść tędy w takim razie. O kurczę. Już widzę kolejnych przeciwników. Dobra, trzeba sobie z nimi teraz poradzić w takim razie. Zwolnienie czasu i strzał. I teraz ta sama operacja powtórzona zaraz będzie przeze mnie. Zwolnienie czasu i strzał. Bardzo ładnie. Okej, okay, a teraz kolejnych w ten sposób wyeliminować. Dobra. Okej, okay, jeszcze tam jest jakiś. Dobra, pewnie jeszcze ktoś, co? Jeszcze ktoś chętny, czy nie bardzo? Na razie nikogo nie widzę. O dziwo. W sumie nie wiem, czy brać karabin właśnie, czy jednak zostać przy tej snajperce. Dobra, wezmę karabin może. Chociaż ciekawe, czy będzie mi potrzebna snajperka. Jeśli tak, ojej. Jeśli tak, to przydałoby się. Ach, cholera. O kurczę, co ja zrobiłem. Dobra. No jestem teraz w potrzasku trochę. Uciekaj stąd, Max, kurczę. No właśnie. Dobra, i teraz ich tutaj po kolei trzeba pozabijać. Tam mam jednego. Dobra, na dobry początek poszedł. Tutaj jeszcze się... O właśnie, jakiś kręcił. Ach, cholera, stąd? O Jezu. Kurczę, skąd wy się tu wzięliście, panowie? Bez przesady, naprawdę. Kurczę, ilu ich tu jest? Stają się z każdej strony nas otaczać. Okej, ten tutaj był, ale tu jeszcze jakiś się krąży. No dobra, nieważne, najpierw tego załatwmy. Tam jest na dole, dobra. Okej, udało się. Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. No właśnie, mamy teraz resztę ładunków wybuchowych podłożyć. I czas wysadzić to miejsce, puścić się z dymem. Kurczę, kolejni, no kurczę, blady. Ach, zmieniła mi się broń na rewolwer. Niepotrzebny zupełnie. Cholera jasna. Kto tu jeszcze jest? Dobra.
I jeszcze tutaj się kręci. Okej, udało się. Dobra, weźmy środek przeciwbólowy. Zbierzmy po raz kolejny amunicję. Dobra, już mi więcej nie potrzebna. No i tutaj mamy kolejny ładunek do podłożenia. Oj, to będzie potężna eksplozja, naprawdę. Jeszcze tutaj jest jeden słup. Aż się prosi, żeby podłożyć coś. Chyba ostatni. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building and all the evil in it. Vai, vai, rápido, rápido, vai! Oho. Who wants to take a shot? You see what this is? Come on, anybody? Wanna be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Que porra que tá acontecendo aqui? Senhor Neves. What the fuck is your problem, man? My problem? My problem? Wanna know what my problem is? You're turning humans into glue! That's what my fucking problem is! I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today, many of them dead. You are a proper American hero. At least I fucking tried. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate business venture is helping anyone? Legitimate? You're stealing people's organs! We pay for everything! We have the record! Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck! We kept people safe in the city! Decent people! Safe! I know a lot of powerful people. Well, your powerful people aren't gonna help you out of this one, buddy. Wow, czyli jednak zdecydowaliśmy się wszystko wysadzić, co? No okej, w takim razie to był Neves, jeśli tego nie zauważyliście. No i oczywiście Max tutaj się spierał o to, co Neves robi. On jeszcze stara się usprawiedliwiać to, znaczy mówię o Nevesie, że stara się to usprawiedliwiać, że handluje ludzkimi organami. No i w jakiś sposób uważa, że sprawia w ten sposób, że ludzie w mieście czują się bezpieczni. Oczywiście jest to śmieszne. Zresztą sam Max to wyśmiał. No i teraz wysadził to miejsce i nie wiem, czy to się będzie powoli zawalać. To już się dowiecie w kolejnym odcinku, bo ten już nam się sporo przedłużył. Tak więc wszystkim wam dziękuję za uwagę. Powoli posuwamy się do przodu, coraz bliżej ku końcowi w fabule. Więcej dowiecie się w kolejnym odcinku. Tymczasem, jeśli się wam odcinek podobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Na razie.